Polski. Tutaj, proszę Państwa, pan Krzysztof Kołowczyk, zechcieliście Państwo zwrócić uwagę, jesteśmy na linii startu. Ja macham taką białą gazetką, to gdzieś jest tutaj. Proszę Państwa, wszyscy znamy tę postać, czempiona wielokrotnego, mistrza sportów samochodowych, rajdowych, nawet motocyklowych, dlatego nie będziemy mówić może o jego sukcesach, panie Krzysztofie, nie będziemy mówić o pana sukcesach, jeśli pan pozwoli. Ja bym pana namówił na króciutką rozmowę na temat takich imprez jak ta. Z pewnością jeżdżąc po świecie i obserwując wiele imprez, ma pan skalę porównania. Proszę powiedzieć naszym fanom, naszym zawodnikom, naszym kibicom, czy takie imprezy mają rację bytu i jak pan ocenia chociażby te nasze? Witam państwa serdecznie. Przede wszystkim to jest zawsze tysiące koni, każdego to będzie przyciągało. Ja myślę, że nie tylko ja się tu cieszę. Każdy człowiek, który nie tylko siedzi w tym samochodzie, ale który stoi z boku, czuje moc, zapach, odor. Myślę, że czy tych, którzy się tym interesują, mówi o popularności tej imprezy, także no, nie mnie to oceniać, mnie się to podoba, po prostu mi cieszę się. Właśnie chodziło o pana jakby osobiste doznania. Panie Krzysztofie, sprowadziło do nas, na naszą imprezę, pana tutaj obecność jest związana z pewnym wydarzeniem literackim w pana życiu. Prosimy dwa słowa na ten temat. Znaczy, wie pan, nie jestem literatem, nigdy nie będę, nie odważę się powiedzieć, że napisałem tę książkę, ale rzeczywiście jest to moja opowieść, moje wydarzenia i moje przeżycia z poszczególnych Dakarów.